Okej, dzień dobry, dobry wieczór. Zaczynamy nasz planowy live z Kasią Witek Sokołowską, która specjalizuje się w brzuchu, kobiecym brzuchu. Jest jedną z pierwszych w Polsce fizjoterapeutek, która w ogóle tematem się zajęła, a dlatego nim się zajęła, że po doświadczeniu swoich ciąż i porodów to rozejście się u niej pojawiło, a było to 14 lat temu bodajże. I to był taki czas, kiedy jeszcze w ogóle o temacie rozejścia brzucha i w ogóle o brzuchu kobiecym w aspektach poporodowych nie za wiele się mówiło. I spróbujemy dzisiaj ten temat rozgryźć z Kasią i na pewno obalić wiele mitów dotyczących kwestii rozejścia, wielkości brzucha po porodzie. Rozróżnimy pewne elementy, które też ze sobą są często mylone, ale także dodatkowo poruszymy temat właśnie związany z tym słynnym rozejściem, jak duże powinno być, czy skupiamy się na mierzeniu, czy się nie skupiamy. I dajcie mi tylko minutkę. Kasia prowadzi profil brzuch po ciąży i już chyba z nami za chwilkę będzie. Zadawajcie też pytania. To jest ważne, bo chciałybyśmy te mity całkowicie Wam tutaj rozwiać, więc prosimy o te Wasze pytania, żebyśmy mogły z Kasią odpowiedzieć, bo temat jest szeroki, szeroki i głęboki i oddaję głos Kasi. Cześć, jakoś tak mi chyba bardzo jasno widać, tak? Tak. Nie wiem dlaczego, taka jestem jasna. Dobra, witam. Cześć Iza, podobnie dzisiaj i witam wszystkich. Jakoś może tutaj się zaraz poprawię, żeby mi było lepiej widać. Dobrze mnie słychać? Słychać cię dobrze, tak, tylko wyglądasz jak królewna Śnieżka, bo wszystko jest białe i masz czerwone oczy. Nie wiem dlaczego tak jest, no trudno. A w roli mi tylko brakuje. Ważne to będziesz mówić. Tak, to Iza już słyszałam kawałek, że mnie przedstawiła. Nazywam się Kasia Witek-Sokołowska, jestem fizjoterapeutką i trenerką i tak jak Iza wspomniała, faktycznie tematem brzucha, po ciąży, rozstępu, rozejścia mięśni brzucha zainteresowałam się na swój własny użytek. Szukałam wtedy informacji, jak tutaj rozwiązać swój problem i w ogóle co się dzieje z moim brzuchem, bo ja widziałam, że coś jest inaczej, że coś jest nie tak, ale no ja wtedy nie wiedziałam, że to jest rozejście, bo temat zupełnie nie istniał jeszcze wtedy, w ogóle o tym się nie mówiło. Znalazłam jeden artykuł po polsku w internecie, a poza tym zupełnie temat był obcy. Ja u siebie zobaczyłam, że coś jest nie tak w zasadzie już w ciąży, to znaczy nie wiedziałam, że to jest coś nie tak, ale coś takiego dziwnego mnie zainteresowało. Już kiedy próbowałam się podnieść z wanny, pamiętam pierwszy raz zwróciłam uwagę na to, że brzuch przyjmuje taki trochę kształt jak namiot, czyli że ta środkowa część brzucha w taki spiczasty sposób się ustawiała i odkształcał się tak nietypowo ten brzuch. No a później po ciąży widziałam, że po prostu on też tak się trochę przelewa, bardzo, bardzo mocno czułam intensywnie ruchy jelit, tak jakby miałam takie uczucie, jakby nadal było dziecko w brzuchu, tak mocno odczuwałam te ruchy. No i oczywiście ten brzuch się nie obkurczał długo, więc szukałam informacji, co to może być, no i tak doczytałam w końcu, że może jest tu problem z rozejściem mięśnia prostego brzucha, rozstępem kresy białej. Zrobiłam sobie taki własny test, takie autobadanie, które się robi w ten sposób, że w pozycji leżenia na plecach podnosi się głowę, tak żeby się napięły mięśnie brzucha, a później palcami wyczuwa się swoje mięśnie brzucha proste, swoje brzuste mięśnia prostego brzucha i sprawdza się dystans pomiędzy nimi. No i ja wtedy sobie wyczułam, że mam 7 palców, także dosyć była to spora przerwa. Długo też ten brzuch utrzymywał się taki jak w zasadzie w zaawansowanej ciąży i mimo, że miesiące od porodu mijały, no to ja na przykład byłam przypuszczana w kolejce do sklepu albo u lekarza, myślano, że jestem w ciąży, no więc zgłębiałam temat i próbowałam się dowiedzieć czegoś dla siebie, no, a że też pracowałam z kobietami w ciąży po porodzie, to oczywiście od razu też tą wiedzę wykorzystywałam w pracy.
No i tym zajmuję się do dzisiaj. Pracuję właśnie z paniami w ciąży, po ciąży, szczególnie z tym zagadnieniem rozejścia mięśnia prostego brzucha, rozejścia kresy białej. No dobra, Kasia, ale od początku, no bo z jednej strony tutaj mówimy, że Słucham rozejście, Cię. ale z kolejnej strony mówimy o tym, że rozejście jest normą i fizjologią i to rozejście w ciąży się musi pojawić, bo musi się dziecko zmieścić w brzuchu. Tak jest. Więc jak to z Co tym jest jest? Bo normą, też a co tutaj, nie? tak, też wspomniałaś o tym, że robiłaś test rozejścia sobie, czyli wkładałaś palce do kresy Brzucha. brzucha, ale też wiemy, że no nie do końca jest to taka miarodajna jakby technika, bo wiele pań Tak. faktycznie kładzie się po tych porodach, wykonuje ten ruch jak do brzuszka, sprawdza rozejście i są przerażone tym, że to rozejście się pojawia, a często też jeszcze, zanim do tego wejdziemy, rozejście bywa mylone z linea negrum, linią czarną. Dobra, to może zaczniemy od tej jakby fizjologii, czyli od tego, co się dzieje w ciąży. W ciąży, kiedy powiększa się macica, zaczyna właśnie tutaj jakby coraz większą część brzucha, naszego brzucha zajmować, napiera na powłoki brzuszne. Do tego zmienia nam się postawa, pochyla się miednica, zmienia się ustawienie kręgosłupa, żebra się troszeczkę unoszą, poszerzają, bo też robi się w ten sposób przestrzeń dla macicy. No i te siły ze środka brzucha napierają na przód brzucha, czyli właśnie na tą tkankę, która jest z przodu, która jest takim spoiwem pomiędzy mięśniami brzucha. Ja lubię mówić o tym, że to jest tak jak szew albo jak taki suwak, który byśmy sobie wyobraziły w linii środkowej brzucha. No i zaczyna się ten szew po prostu też poszerzać po to, żeby pomieścić tą macicę. I czytałam różne badania na ten temat, no to jest to zupełnie normalne, że ta kresa od swoich pierwotnych wartości powiększa się o ponad 100%, 120%, czyli takie wartości u kobiet, które nie rodziły, które nie były w ciąży, wahają się od 16 mm do 24 mm, czyli o ponad drugie tyle spokojnie ta kresa może się poszerzyć. W innych badaniach, jakie czytałam, to właśnie po 35 tygodniu ciąży, nawet do prawie 9 cm ta szerokość z tych mniej więcej dwóch, tak, do prawie 9, ta szerokość się powiększała, i później u tych pań po pół roku znowu mierzono kresę białą, i w zasadzie ona wracała do tych swoich, u większości oczywiście, nie u wszystkich, wracała do tych swoich pierwotnych rozmiarów. Także samo to, że ta tkanka się w ciąży poszerza, no to tak samo jak powiększa się macica, powiększa się brzuch, jakby jest to normalne i jest to fizjologiczne. I co więcej, Natomiast. na częściej pępka, ona jest dużo większa niż w innych częściach jakby brzucha, Tak, tak? Czy wyżej, czy tak. niżej, bo to też martwi często kobiety, nie dość, że ten pępek wychodzi, robi się taki guziczek. No to jeszcze też obserwują, że na przykład w okolicy mostka to rozejście jest zupełnie inne niż w okolicy na przykład pępka. Tak. To trochę no, właśnie różne są te typy rozejścia, ale faktycznie w tej okolicy pępka te siły są największe i najbardziej się w tym miejscu poszerza. I tutaj Iza wspomniałaś jeszcze o tym przebarwieniu, tak? O tej takiej ciemnej linii, która się u części kobiet w ciąży pojawia. Jest to efekt działania hormonów, po prostu niektóre miejsca u nas na skórze ciemnieją, sutki ciemnieją, prawda? I też właśnie u niektórych pań też ciemnieje ta linia na środku brzucha, ale to jest tylko kwestia jakby barwnika, odbarwienia. To potem znika i to, że pojawia się ta ciemna linia, nie znaczy, że jest rozejście albo że go nie ma. To po prostu jest zupełnie inna sprawa, ale faktycznie kresa jest tam, gdzie ta pionowa linia się pojawia, czyli jest przez cały środek brzucha. Od mostka aż do spojenia łonowego. Także, tak jak wspomniałaś, to, że ona się poszerza, jest to fizjologią, to jest naturalne, tym się nie martwimy. Natomiast już kiedy widzimy, że ten brzuch jakoś tak się odkształca, właśnie wypycha się mocno ta kresa biała, no to bierzemy pod uwagę to, że mięśnie brzucha przy tym rozciągnięciu też tej kresy, no tak sobie już zaczynają gorzej radzić.
I no tutaj zaleca się, żeby zwrócić uwagę na sposób zmiany pozycji, na przykład, żeby podnosić się z leżenia przez bok, kłaść się znowu w drugą stronę na plecy, też również przez bok, żeby zwrócić uwagę na pozycję ciała w niektórych czynnościach, tak żeby po prostu patrzeć, jak ten brzuch pracuje. No i też różne inne elementy mają wpływ na pracę mięśni brzucha, czyli nie tylko kwestia tego, żeby na niego uważać, ale również właśnie zadbać na przykład o oddech, o prawidłowe napięcie, jeśli chodzi o cały nasz tułów, o też pracę dna miednicy. Także różne elementy w naszym ciele mają wpływ na to, jak pracują mięśnie brzucha, a to ta praca mięśni brzucha ma tutaj kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o to też, jak później ten brzuch będzie się obkurczał. Ten pes, o którym wspomniałam, w ciąży nie ma sensu według mnie tego robić i tego mierzyć, bo jakby spodziewamy się, że ta przestrzeń się będzie poszerzała i że ten dystans między mięśniami będzie się powiększał, ale po porodzie obserwujemy, jak nasz brzuch się regeneruje, jak się obkurcza i robiąc ten test, oceniamy właśnie dystans między mięśniami, ale tak jak wspomniałaś, warto zwrócić uwagę na więcej elementów, na przykład na to, czy ta tkanka, którą badamy, czyli ta nasza linia środkowa brzucha, jest sprężysta czy wiotka, czy nam się te palce głęboko zapadają w brzuch, czy napotykają na opór, czy ona się odkształca, czyli właśnie pojawiają się jakieś wypuklenia, ogólnie na cały kształt brzucha, na postawę, także na wiele, wiele elementów. I myślę, że warto sobie wykonać takie autobadanie, palcami zmierzyć, ale pamiętać o tym, że to jest tylko część oceny. A Kasiu, co możemy w ciąży poza tym, co wspomniałaś, czyli dbanie o postawę ciała, o to, żeby podnosić się przez leżenie bokiem, wstawanie bokiem, kładzenie się przez bok. Umiejętność też użycia tak naprawdę dna miednicy, czyli kiedy umie odpowiednio kichać, kaszleć, żeby to dno miednicy z mięśniami brzucha się też napięło, zaktywizowało. Ale czy tejpy na Co przykład, bo to jest jeszcze? właśnie pokuralne, no, czy to zrobi sprawę za nas, że tak powiem, że pójdziemy do fizjo, ona nas fajnie oklei, ładnie to wygląda. Czasami też może doprowadzać do jakiegoś, no nie oszukujmy się, gdzieś tam uczulenia, bo niektóre panie są na te kleje dość uwrażliwione. Właśnie, czy możemy się zdać na zasadzie, dobra, okleję brzuch i mam temat z głowy, czy raczej tutaj też wszędzie wdrożyć jeszcze jakieś inne elementy? Sam plaster też nie jest złym pomysłem, bo może w jakiś sposób tutaj troszeczkę nas wspomóc, na przykład pomóc nam dźwigać ten ciężki brzuch, otejpowanie też brzucha może nam pomóc utrzymać postawę, może mieć wpływ na to, jak oddychamy. Też często taki po prostu efekt psychologiczny, że my czujemy się tak bezpiecznie, że tutaj jest plasterek i już nie boli. Czyli właśnie też po prostu taki efekt placebo, który też jest ważny, jak najbardziej. Na pewno, tylko na pewno warto się nie ograniczać tylko do tego plastra i też dobrać ten sposób otejpowania tak, żeby zastanowić się, co tak naprawdę najbardziej pomoże, bo może czasem zupełnie oklejenie innego obszaru, nie bezpośrednio kresy białej, będzie miało więcej sensu niż tylko zaklejenie tej przestrzeni. Myślę, że warto rozważyć plastry, ale też nie przejmować się, jeśli właśnie na przykład nasza skóra ich nie toleruje albo my ich nie lubimy, bo jednak zdejmowanie tych plastrów do najprzyjemniejszych czynności nie należy. Czasem panie, które przychodzą do mnie, tak sobie właśnie wyrzucają, że nie stosowały tapingu i pewnie dlatego mają problem. No, nie ma takich danych, że to by nas miało na pewno przed czymś uchronić i że to jest taka stuprocentowa metoda. Jest to po prostu taki element wsparcia, który można rozważyć, może nam przynieść dużą ulgę, komfort, ale też w drugą stronę właśnie no, zdarzają się uczulenia, ale też zdarzają się jakieś odparzenia, bo kiedy ten brzuch robi się ciężki, skóra się robi bardzo delikatna, cienka, no to my nawet dopóki nie zdejmiemy plastra, nie widzimy, że tamta skóra bardzo mocno jest przeciążana. I też no, czasem zdarza mi się, że widzę panie, które przychodzą już po ciąży, gdzie mają nawet blizny z powodu tych
tych plastrów. Więc z jednej strony chcemy brzuch ochronić, a z drugiej strony no może być tak, że potem mamy bliznę, która już z nami też zostanie, bo skóra doznała urazu. Więc myślę, że warto to uwzględnić, ale też tak to nie jest taki stuprocentowy sposób, który na pewno nas uchroni. Co ciekawe, bo zapytałaś, co można zrobić. No właśnie, to są jakieś magiczne ćwiczenia, jak to wiesz, ma pięć ćwiczeń, które na pewno trzeba robić, żeby nie mieć do rozejścia, bo wiemy, że świat internetu lubi takie tipy. I w ogóle, czy ten brzuch w ciąży można ćwiczyć, bo to też wiemy, że to jest temat mocno taki owiany mitami i co to znaczy ćwiczyć brzuch w ciąży. Tak, na pewno aktywność fizyczna w ogóle jest bardzo ważna, bardzo istotna pod wieloma względami. Po prostu lepiej też nasz organizm funkcjonuje, nam lepiej wykonywać też jakieś codzienne czynności, później również te czynności przy dziecku, które są dosyć mocno obciążające, no to osobom sprawnym fizycznie jest łatwiej te czynności wykonywać i też dzięki temu lepiej się ich organizm regeneruje. Więc ogólnie w ogóle aktywność fizyczna jak najbardziej. W ćwiczeniach myślę, że warto uwzględnić takie ćwiczenia korekcyjne, czyli wiemy, że na przykład zmienia się ustawienie kręgosłupa, zmienia się środek ciężkości, zmieniają się warunki, w jakich oddychamy, więc takie ćwiczenia nakierowane właśnie na taką profilaktykę, korekcję, czyli ćwiczenia związane z oddechem, z postawą, z ruchomością kręgosłupa, miednicy, stawów, takie budowanie też świadomości ciała, to myślę, że to są na pewno też takie ważne elementy. Nie da się tego ograniczyć do czterech czy pięciu ćwiczeń, bo to jest po prostu ogólnie taka praca nad tymi aspektami, ale poza aktywnością fizyczną, to jeszcze chciałam powiedzieć o takiej rzeczy, której akurat czytam od wczoraj, bo post na ten temat szykuję. To jest kolagen, bo No właśnie, wprawdzie czy na nie przykład ma. Nie ma czy dużo spożywać jakichś kolagen? danych na temat tego przełożenia właśnie jakość tkanki kolagen a rozejście, ale ja obserwuję, że po prostu część pań, które przychodzi z tym problemem, ma właśnie taką specyficzną tkankę. To czuć tak w dotyku, że to jest taka po prostu trochę inna struktura. No i znalazłam właśnie takie badania, które wprawdzie niewielka grupa kobiet, ale były badane te panie z rozejściem mięśnia prostego brzucha, rozejściem kresy po ciąży. No i stwierdzono, że faktycznie mniejsza ilość kolagenu typu pierwszego i trzeciego u tych pań występuje. I tak samo jest u osób z przepuklinami, czyli świadczy to o tym, że gdzieś po prostu podatność tej naszej tkanki jest wtedy większa na obciążenia, bo kolagen to jest takie białko, które my produkujemy naturalnie, które wpływa na elastyczność i odporność naszych tkanek, skóry, stawów, więzadeł. No i ta kresa biała to jest właśnie, można powiedzieć, takie więzadło, takie ścięgno. Także okazuje się, że tutaj ta zawartość kolagenu też jest bardzo istotna. No i my na tą zawartość kolagenu w jakiś sposób mamy wpływ, bo to jest kwestia też naszego po prostu odżywienia. My produkujemy naturalnie ten kolagen, z wiekiem ta produkcja się zmniejsza. Różne też inne czynniki mają wpływ, na przykład stres, palenie papierosów, no też wpływają na tą produkcję kolagenu, ale dieta bogata w białko, taka pełnoodżywcza dieta na pewno wspomaga produkcję kolagenu. Co do suplementów, bo mnie pytałaś o te suplementy z Tak, bo to kolagenem. jest dyskusyjne mocno. Tak, to jest dyskusyjne, dlatego, bo no nie ma takiego potwierdzenia, że faktycznie ten kolagen, który my połkniemy, on faktycznie zamieni się ten kolagen w naszej tkance, czy on faktycznie zostanie w ten sposób zużyty. No i jest trochę różnych badań, bardziej one dotyczą na przykład jakości skóry, czy paznokci, czy włosów. No i gdzieś tam różne są te wyniki, jeśli chodzi o suplementację. No doczytałam się takich wniosków, że jeżeli nasza dieta jest po prostu taka pełnowartościowa, to nasz organizm sobie po prostu ten kolagen produkuje i tutaj
przy suplementacji już nie zauważono jakiejś wielkiej różnicy, ale warto też zwrócić uwagę na to, że do tej produkcji kolagenu my też potrzebujemy odpowiedniej dawki witaminy C, więc też tutaj produkty czy właśnie suplementowanie witaminy C też będzie istotne. No i często w różnych takich poradach dla kobiet w ciąży, czy w połogu, czy po porodzie, to wspomina się o tym, żeby też ten kolagen pozyskiwać z takiej bardziej naturalny sposób, po prostu z takich produktów jak bulion gotowany na kościach, czy podroby, czyli jakieś takie Nóżki właśnie, dla ręki. tak, dokładnie, rzeczy takie z żelatyną i żeby też w ten sposób się wspomagać u tych osób, które spożywają produkty mięsne, bo faktycznie gdzieś to ma przełożenie też na jakość naszych tkanek, więc czasem panie właśnie chcą się po ciąży odchudzić, czyli ograniczają jedzenie różnych produktów, a no faktycznie ta podaż białka, witamin, też zdrowych tłuszczów jest bardzo ważna, żeby po prostu te nasze tkanki po ciąży się regenerowały, a ta kresa, czyli to spoiwo dla mięśni brzucha, to jest właśnie taka tkanka, która potrzebuje po prostu budulca. Więc to odżywienie na pewno. I co jeszcze? Regeneracja i odpoczynek, tak? Bo my nie zbudujemy formy, nie zbudujemy mięśni, jeśli nie odpoczywamy, więc to też jest taki czynnik, o którym trzeba pamiętać. No i już o tym stresie nawet przy produkcji kolagenów wspomniałam. No, kwestia też po prostu takiej regeneracji psychicznej i zadbania o siebie, o swój taki komfort też Zwłaszcza w wewnętrzny. okresie połogu, kiedy tego snu kobieta nie ma zbyt dużo. No właśnie, przychodzi ten czas, że rodzimy. Czy widzisz jakieś połączenie pomiędzy sposobem porodu, czy to jest poród drogami natury, czy cięcie cesarskie, a zachowanie się brzucha? I tutaj też takie pytanie się pojawia, czasami lekarze o to pytają, kiedy kobieta jest do planowanego cięcia cesarskiego. Czy zeszyć pani mięśnie brzucha? To super pytania są. Bo sama kresa, czyli jeszcze przypomnę, że to jest to spoiwo na środku brzucha, pomiędzy mięśniami brzucha, to ona się poszerza już na etapie ciąży, czyli jakby ta jej szerokość już powiększa się w okresie ciąży. Natomiast to, jak mięśnie pracują, jaki jest też dystans pomiędzy mięśniami, może się przełożyć też na sam przebieg porodu. To już kiedyś zaprawdę o tym rozmawiałyśmy, że faktycznie, żeby dziecko mogło się wstawić w miednicę, no to my też tych mięśni brzucha potrzebujemy, więc na pewno warto ten brzuch w ciąży ćwiczyć. O tego nie powiedziałam, o co pytałaś wcześniej. Ćwiczyć w ciąży brzuch jak najbardziej, tylko może nie chodzi o takie klasyczne ćwiczenia jak brzuszki, bo nam się kojarzą z ćwiczeniami brzucha po prostu brzuszki. Czy plank, taka deska na wyprostowanych nogach, tylko po prostu adekwatne do czasu ciąży są te ćwiczenia. Jak najbardziej różne podpory możemy robić, różne ćwiczenia na stabilizację, ale też po prostu ruszać naszym tułowiem czy oddychać, bo te funkcje to również pełnią po prostu mięśnie brzucha, więc samo przygotowanie w ciąży naszego brzucha do porodu, co się dzieje u Ciebie na przykład w kursach, to już jest bardzo fajne przygotowanie też tego brzucha później do pracy w porodzie i później do regeneracji po porodzie. Natomiast są badania, które potwierdzają, że panie po cięciu cesarskim mają częściej problem z regeneracją tej kresy i rozejścia po ciąży. Oczywiście nie jest tak, że 100% kobiet, ale jednak jakieś korelacje są zauważane. Ja też widzę, że ten brzuch no, po prostu trochę inaczej po cięciu, czy nie zawsze, ale czasami trochę inaczej brzuch po cięciu pracuje i czucie jest zmienione i kwestie jakichś wzrostów, ograniczeń ruchomości tkanek. Więc myślę, że pod tym kątem na pewno, jeśli to cięcie cesarskie u nas będzie, czy było, no to myślę, że warto zwrócić uwagę na
to przywracanie funkcji mięśniom brzucha, na też mobilizację blizny, na różne ćwiczenia, już nawet w okresie połogu, żeby ten brzuch wspomagać, żeby on jak najszybciej się regenerował i wracał do funkcji. I pytałaś jeszcze o szycie podczas Tak, bo to często cięcia kobiety o to pytają, cesarskiego. bo dostają taką propozycję, na przykład, czy pada Tak. pytanie ze strony lekarza, nie zawsze, ale zdarza się, że tak i panie o to potrafią zapytać. Chce pani, żeby zszyć mięsień brzucha? Ja nie znalazłam takich danych, żeby mogła powiedzieć, że na pewno warto to zrobić. Takie opinie, z którymi się spotkałam, też ze strony różnych lekarzy, których o to pytałam, no są takie, że też te blizny, te szwy, które zakłada się dodatkowo na mięśnie, one czasem po prostu puszczają, bo kiedy brzuch się zaczyna obkurczać, my też wykonujemy jakieś ruchy przy dziecku. No bywa, że te szwy po prostu puszczają i to całe szycie nie bardzo się utrzymuje. Jeszcze dodatkowo powstają jakieś dodatkowe krwiaki. Samo rozejście w tej części pod pępkiem, bo tylko tyle możemy sięgnąć podczas cięcia cesarskiego, żeby zaszyć, prawda, tą przestrzeń między mięśniami. Tam rozejście zostaje tylko u 1% kobiet z rozejściem, czyli w zasadzie to zaszycie fragmentu, tak żebyśmy myślały, że to nam da rozwiązanie kompletne problemu, no to bardzo mała szansa, że faktycznie to wystarczy. Natomiast zaszycie kawałka wydaje mi się, że niewiele zmieni, a czasem mam nawet podejrzenie, jak patrzę na panie, które do mnie przychodzą właśnie z takim częściowo zaszytym tym rozejściem, że myślę, że ono czasem wprowadza więcej zamieszania. I że taki po prostu kawałek dziury zaszyty, prawda? Nawet jakbyśmy sobie wyobrazili na ubraniu, że jeśli zaszyjemy tylko 1/3 dziurki, no to ta pozostała część się wręcz powiększy, prawda? Więc, no ale oczywiście też to nie jest regułą, bo są panie, które miały to zszyte i są zadowolone, i jakby ten brzuch i tak sobie poradził, się zregenerował. Natomiast myślę, że jeśli bierzemy gdzieś tam ewentualnie pod uwagę później jakieś szycie tych mięśni, jakąś plastykę, to dobrze by było, żeby najpierw one same popracowały, same się obkurczyły na tyle, ile mogą, żeby się trochę te tkanki właśnie odbudowały, trochę mięśnie zbudowały. No i później po tam kilku przynajmniej miesiącach jakiejś pracy nad tym można rozważać z chirurgiem jeszcze jakąś taką plastykę. No właśnie, a teraz też pytanie, do kiedy się ta kresa po porodzie, po urodzeniu dziecka powinna zamknąć? Czy ma prawo się nie zamknąć? No ma prawo się nie zamknąć. Tak. Do kiedy fizjoterapia, a kiedy możemy powiedzieć o tym, że musi wkroczyć, no niestety, chirurg, że my sobie tutaj te technikami terapeutycznymi nie poradzimy? No nie ma górnych granic, bo naprawdę zdarza mi się, że przychodzą panie kilka lat po porodzie i nam bardzo fajnie też ta praca idzie. I w drugą stronę, no bywa tak, że panie przychodzą kilka miesięcy po porodzie i gdzieś tam brzuch tyle, ile może się zregeneruje, a potem to już się zatrzymuje i następnym etapem jest konsultacja z chirurgiem. Takie zalecenia do postępowania dla nas, no to jest, żeby przynajmniej pół roku tej fizjoterapii popróbować, zobaczyć, ile my jesteśmy w stanie fizjoterapią zdziałać, no i później rozważać kwestię jakiegoś zabiegu. Na pewno są wskazania medyczne czasem, prawda? Czyli jest przepuklina i no to z tym się nie dyskutuje. Jeśli są wskazania medyczne, no to ale i tak warto tą fizjoterapię wtedy odbyć jako element przygotowania i w ogóle przygotować się też właśnie pod kątem odżywienia, pod kątem takiego treningu medycznego też do tego zabiegu, bo wtedy efekty tego zabiegu są lepsze, trwalsze, więc warto i tak ten czas poświęcić i trochę wysiłku włożyć w tą fizjoterapię, bo może też się czasem okaże, że jednak plany nam się zmienią i jednak na tyle będziemy zadowolone też z efektów rehabilitacji, że zabieg nie będzie konieczny. I to, co wspomniałeś, czy może ona się nie zamknąć? Oczywiście, że tak, bo no, tak jak skóra, no, nie zawsze się nam obkurczy, prawda? Po prostu no, ciało przeszło konkretną zmianę,
Bywa tak, że brzuch jest po ciąży lepszy niż był przed ciążą, bo panie właśnie zaczynają dbać, ćwiczyć i okazuje się, że jest lepiej niż było. Miałam teraz ostatnio panią po czterech ciążach, która mówi, że właśnie po tej czwartej ciąży ma najlepszy brzuch niż kiedykolwiek miała. Więc oczywiście może być tak, że brzuch będzie miały lepszy, no ale może być tak, że jednak te zmiany zajdą na tyle poważne, że my po prostu tego czasu nie cofniemy i to rozejście zregeneruje się, ale nie do końca mięśnie brzucha się zamkną, nie do końca będziemy zadowolone z tych efektów. No i ostatecznie, oczywiście, decyzja o tym, czy ten zabieg jakiś sobie dodatkowo robić, czy nie, no to jest decyzja przede wszystkim lekarza, te wskazania medyczne, ale też decyzja jest po prostu pacjentki. Są też panie, które po prostu, mimo że mają rozejście, mimo że nawet mają jakieś tam wskazania ze względu na przepuklinę do operacji, one po prostu tej operacji nie chcą i też chodzą do fizjoterapeuty po to, żeby się nauczyć funkcjonować z tym rozejściem, z tą przepukliną, bo po prostu zabiegu nie chcą robić. I też oczywiście też jest to kwestia właśnie decyzji własnej, więc możemy dobrze funkcjonować z rozejściem, możemy to rozejście zoperować, jeśli się na to zdecydujemy. Też nie sam dystans decyduje o tym, czy też ta potrzeba operacji jest, bo naprawdę już przynajmniej kilka pań miałam, których kresa na USG miała szerokość 4 centymetrów, a nigdy byśmy tego ani wizualnie, ani nawet palpacyjnie nie rozpoznali, bo ten brzuch po prostu świetnie wygląda, świetnie pracuje, a mimo tego poszerzenia tej kresy białej. Więc na pewno, tak jak już sobie wspomniałyśmy, sam pomiar dystansu nie jest jedynym kryterium, które decyduje o tym, że ten problem jest, bądź czy tego problemu Tego nie nie ma. ma. No właśnie, swego czasu gdzieś na mieście, teraz idzie sezon letni, więc znowu będą billboardy z dziewczynami w kostiumach kąpielowych. Ja bardzo lubię patrzeć na te billboardy, bo widzimy fajną, szczupłą, ładną dziewczynę z takim wymarzonym brzuchem, jak większość osób spojrzy, ale często jak spojrzymy z naszej perspektywy, czy fizjo, czy położnych, to patrzymy na ten brzuch. Niby ładny, szczupły, ale widzimy, że tam jest spore rozejście na przykład, tak? I właśnie też są takie mity, które mówią o tym, że no, twój brzuch jest duży, jeszcze duży, cokolwiek to znaczy. Po urodzeniu dziecka to na pewno masz rozejście Tak. albo na pewno masz słabe dno miednicy. No i powiedz właśnie, Kasia, żeby rozbić te mity, ale też powiedzieć o tym, dlaczego brzuch po urodzeniu dziecka zostaje duży, bo on po pierwsze Może musi się kurczyć. najpierw macica obkurczyć, to jest jeden element, ale duży może wynikać nie dlatego, że on jest otyły, że mamy dużo tkanki tłuszczowej na tym brzuchu, bo tej tkanki, tak jak powiedziałaś, może nie być. Brzuch może być duży, pomimo że nie ma rozejścia. Może być rozejście, brzuch może być płaski. Dokładnie tak jest. Czyli to jest właśnie taki mit, że skoro brzuch nam się nie obkurcza, że brzuch wygląda jak w ciąży, a jesteśmy po ciąży, to na pewno mamy rozstęp mięśnia prostego brzucha, rozejście kresy. To tak nie jest. Może jedno z drugim być powiązane, czyli faktycznie on się nie obkurcza i faktycznie jest rozejście, ale tak jak wspomniałaś, bywa tak, że są osoby z zupełnie płaskim brzuchem, które nawet w ciąży w ogóle nie były, a ten większy dystans między brzuszcami mają rozejście. Słychać mnie nadal dobrze, bo chyba mnie rozłączyło. Słuchajcie, troszkę słabiej, ale słychać. Rozłączyło mi słuchawki, chyba mi się rozładowały, więc będę mówić do No. głośnika telefonu. Pamiętam, że nawet parę lat temu była taka moda wśród modelek, właśnie moda Na na rozejście. Instagramie. I po prostu panie wręcz szukały informacji, jak u siebie to rozejście zrobić, bo im się podobało, że jest taka szczelina pionowa przez brzuch. Więc wcale rozejście nie powoduje od razu dużego obwodu brzucha. A czemu ten brzuch może się nie kurczyć? Właśnie kwestia też jakości tych naszych tkanek, tego kolagenu, no bo on nie jest tylko w kresie białej, ale w ogóle nasza skóra, właśnie nasze powłoki brzucha są zbudowane z kolagenu. No i czasem my po prostu, tak powiedzmy, genetycznie mamy tutaj no jakąś taką właśnie małą odporność tkanek, które rozciągają się łatwo, ale potem już nie tak łatwo się kurczą. Może to być kwestia pracy jelit. Tu bardzo często panie po ciąży mają problemy z jelitami, z pracą jelit. No i oczywiście, jeśli te jelita
nie pracują dobrze, no to ten brzuch nam zdyma, prawda? Powłoki brzucha się rozciągają, no i nie mogą się obkurczać. Mimo, że macica się obkurczyła i brzuch mógłby się już obkurczać, no to jednak on jest cały tak rozpychany przez na przykład właśnie jelita. Czasem kwestia jest innych organów, które jakieś tam mają problem, więc na pewno warto w ogóle zrobić sobie badania i sprawdzić też swój stan zdrowia, przyjrzeć się temu, jak my się czujemy po różnych posiłkach, jak pracują nasze jelita, czy się wypróżniamy prawidłowo, bo też kwestia problemów z wypróżnianiem. Znowu jest takie błędne koło, zbiera się w tych jelitach, potem my mamy w toalecie problem, żeby się załatwić, więc przemy, czyli znowu brzuch rozpychamy, no i jest takie błędne koło, więc znowu tutaj raz, że kwestia zdrowia jelit, ale również pracy mięśni dna miednicy, bo tutaj może być problem z funkcją mięśni dna miednicy, które właśnie podczas tej defekacji nie pracują prawidłowo. Co jeszcze może mieć wpływ? Postawa właśnie, ciała. Tak, zdecydowanie nasza postawa i to, w jakich pozycjach my spędzamy dużo czasu, prawda? Jeśli na przykład w jakiejś bardzo niewygodnej pozycji prawie cały dzień karmimy, dużo nosimy dziecko, a też no, nie mamy siły do tego, żeby tą postawę podczas noszenia dziecka stale kontrolować, co jest uzasadnione. Do tego właśnie słabo jemy, słabo śpimy, no i po prostu jak tutaj trzymać prawidłową postawę. Jest to bardzo trudne do zrobienia, a to będzie wpływało na dalsze rozciąganie brzucha i problem z obkurczaniem. Różne kwestie takich napięć w naszym ciele, które gdzieś tam przez zmiany ciążowe powstały, wszelkie dolegliwości, jeśli nas bolą bardzo plecy czy miednica, no to my w tym bólu inaczej się poruszamy, prawda? Inaczej oddychamy i to już też wpływa na mechanikę pracy naszego ciała, w tym pracy mięśni brzucha. Więc trzeba po prostu tak ogólnie spojrzeć na to, jak my funkcjonujemy, jakie mamy dolegliwości, jakie mamy problemy, jak śpimy, jak się odżywiamy, jaka jest nasza aktywność fizyczna, jaka właśnie jest nasza postawa, czy mamy jakieś blizny, bo też kwestia tutaj, jak najbardziej blizny mogą zaburzać też pracę mięśni brzucha. I różne, różne elementy warto wziąć pod uwagę. Na pewno ćwiczenia, na pewno fizjoterapia to jest coś, czym bardzo warto się zainteresować. No ale też no, nie ma co liczyć na to, że tylko sama fizjoterapia wszystkie sprawy załatwi i resztę możemy sobie odpuścić, bo ogólnie po prostu też warto o siebie zadbać i to nawet nie dopiero, kiedy już ten problem się pojawił, ale już na etapie planowania ciąży, bycia w ciąży, tak po prostu zaopiekować się tym brzuchem z różnych stron. Tutaj jeszcze tak zapytam bardziej pro forma, bo myślę, że temat już jest na tyle gdzieś oklepany też i w internecie, ale właśnie brzuch po porodzie, czy nawet jakby wiedza o tym, że to rozejście mamy, a pasy poporodowe. Gorsety poporodowe, czy jeszcze gdzieś w pytaniach widziałam, jak tam dziewczyny pisały w wiadomościach prywatnych, pasy formujące, nadające kształt mięśniom brzuchowi. No tak, są przeróżne jakieś gorsety na brzuch, różne pasy, które możemy się zawiązać i ścisnąć brzuch. No i on wtedy na pewno jest mniejszy w momencie założenia tego pasa, ale czy tak nam zostanie, no to nie do końca tak to prosto niestety działa. Na pewno czasami pasy są potrzebne, są wskazane. Kiedy panie mają bardzo duże rozejście kresy białej, przepuklinę, no ten brzuch naprawdę bardzo mocno ucierpiał i wręcz no nie ma wsparcia dla jelit, trudno się w ogóle wypróżniać, trudno funkcjonować, no to operacja nas czeka, ale do tej operacji też trzeba doczekać, bo tak od razu po porodzie takiej operacji się nie robi, tylko jednak trzeba trochę odczekać. Więc w takich sytuacjach, no taki pas, który no zastąpi nam mięśnie, które no nie mają szansy działać, po prostu jest taki stopień uszkodzenia, że nie mają szansy te mięśnie działać, no to taki pas nas wtedy ratuje. Są też takie pasy, które zakłada się niżej na miednicę, bo miednica i poprzez zmiany hormonalne, przez sam poród, może też wymagać troszkę jakiejś wsparcia, stabilizacji takiej zewnętrznej właśnie ortezy. Czasem też tego typu pasy ze wskazań medycznych również się nosi. Pas na brzuch też się zakłada po operacjach brzusznych, żeby właśnie ustabilizować krwę, żeby się
nie rozeszły. Natomiast jeśli chodzi o samo obkurczanie brzucha, tak byśmy chciały, żeby on dzięki temu, że się ściśniemy, lepiej się obkurczał, no to tak prosto nie działa. Natomiast warto też uwzględnić to, że taki pas może wpłynąć na pracę w ogóle naszej tłoczni brzusznej. Bo jeśli my się tu bardzo mocno dookoła ściśniemy, no to gdzieś te nasze narządy muszą się przemieszczać. My robimy różne wysiłki, opiekując się dzieckiem. No i jeśli nasza dno miednicy sobie z tym obciążeniem nie będzie dobrze radziło, no to być może ten pas za dobrze dla dna miednicy nie zrobi. Ale oczywiście wszystko kwestią jest indywidualną. Ja bym ani nie zachwycała się tak bardzo mocno, ani nie krytykowała, tylko po prostu zastanowiła się, na ile ten pas faktycznie nam jest potrzebny, na ile on nam pomoże lepiej funkcjonować, a na ile on po prostu będzie tylko ściskał brzuch, no i wtedy mięśnie brzucha też zamiast pracować samoistnie i nas stabilizować, tym pasem, takim naturalnym gorsetem, po prostu powinny być nasze mięśnie brzucha. Ale jeśli nie mogą tej funkcji pełnić, może czasem potrzeba jest jakiegoś dodatkowego wsparcia. No ale oczywiście my też na ten brzuch chcemy działać właśnie tu już ten kinezjotaping wpadł, prawda? Więc tutaj też możemy troszeczkę sobie wspomóc powłoki brzucha. Ogólnie sam brzuch też dobrze masować, dotykać, uciskać. To nie jest tak, że my absolutnie żadnego ucisku unikamy, bo jednak ta kompresja, ucisk na brzuch też w przypadku na przykład poprzez leżenie na brzuchu, prawda? Które no właśnie, czy można leżeć po porodzie i po porodzie drogą naturalną i cięcia cesarskiego na brzuchu, bo tak. też są mity w tym zakresie, że na przykład że to już dopiero po połogu. A nie, tak naprawdę z punktu widzenia fizjoterapii, im szybciej na tym brzuchu kobietę położymy i po cięciu, i po porodzie, tym lepiej. Tak, zdecydowanie. Także jak tylko jesteśmy, czujemy się gotowe, no bo wiadomo, po cięciu cesarskim świeża blizna, to jest, każdy ruch jest bolesny, trudno się nawet przekręcić na ten brzuch i potem wstać z takiej pozycji, ale w momencie, kiedy już czujemy się troszeczkę lepiej i czujemy się gotowe, żeby się położyć na brzuchu, to jak najbardziej kładziemy się na tym brzuchu, bo on też poprzez ten docisk, taką kompresję, no też będą narządy lepiej pracować, my będziemy lepiej czuły brzuch, on też dostanie taki bodziec do obkurczania, także jak najbardziej nie jest tak, że unikamy wszelkiego ucisku na brzuch, no ale chodzenie takie z pasem, myślę, że warto by się było zastanowić, czy na pewno to dobry pomysł. Dobra. Jest trochę pytań, ale one tak naprawdę dotyczą tego, o czym mówiłyśmy, natomiast ja jeszcze takie na koniec mam pytanie. Brzuch po porodzie, a noszenie dziecka w chuście, czy w takim ergonomicznym nosidle. Czy to będzie wsparciem, czy będzie obciążeniem? Zapewne to zależy, tak, bo tak. może być wsparciem, a może być i obciążeniem. No tak, no bo tak, z jednej strony możemy to porównać też do takiego zawiązania się pasem, ale to niekoniecznie zawsze, tak jak wspomniałam, musi oznaczać coś złego. Natomiast no, jeśli i tak musimy nosić to dziecko, to wydaje mi się, że z takim dobrze dopasowanym nosidłem czy dobrze zawiązaną chustą jest nam łatwiej utrzymać prawidłową postawę podczas noszenia dziecka, niż kiedy trzymamy dziecko na rękach. Więc jeśli my dzięki temu mamy obciążoną postawę, obciążony kręgosłup, łatwiej nam funkcjonować, no to też łatwiej jest pracować naszym mięśniom brzucha, więc ja uważam, że jak najbardziej to nie powinno zaszkodzić, a wręcz przez to, że nam ułatwi po prostu życie, ułatwi nam funkcjonowanie, to dzięki temu myślę, że może też odciążyć po prostu ten brzuch i pomóc mu się lepiej regenerować. Tylko właśnie kobieta też powinna wiedzieć, co to jest prawidłowa postawa. Jak na tej postawie to dziecko zawiązać. Jest pytanie bardzo ciekawe. Czy można stosować po porodzie matę do akupunktury typu pranamat na brzuch? No ja nie znam przeciwwskazań, czemu miałoby to być szkodliwe. Więc tak bym odpowiedziała. Nie wiem, dlaczego mogłoby to być niewskazane, więc myślę, że tak. Okej. Okay. No dobra, Kasia, to z mojej strony... A, czekaj, nie jeszcze. O. Kiedy po ciąży, bo zaczynałam się pytania, także piszcie, dziewczyny, bo my tu swoje, żeśmy takie typowe rzeczy wyczerpały. Kiedy po ciąży można ćwiczyć typowo brzuch? To też trochę było tym.
Tak naprawdę to zależy od tego, kiedy on jest gotowy. Więc my zaczynamy od razu po porodzie przygotowywać brzuch na to, by jak najszybciej był gotowy na nasze ulubione treningi. Lubimy trenować, nie wiem, na siłowni, lubimy jakieś mocne treningi na brzuch. No to my zaczynamy od razu po porodzie przygotowywać się, ale kiedy my będziemy na to gotowe, no to zależy od różnych rzeczy, czyli nasze dno miednicy być musi na to gotowe, prawda? Czyli warto by sprawdzić stan jego. Dobrze by było, żeby dobrze reagował brzuch na te ćwiczenia, które chcemy robić. I jak to sprawdzić? Po prostu spróbujmy wykonać to ćwiczenie, które mamy na myśli, na przykład brzuszki. Tak, chcemy to typowe ćwiczenie brzucha, to na przykład mamy na myśli robienie brzuszku plastycznie. Więc wykonujemy sobie taki brzuszek i patrzymy, co się dzieje. Jeśli brzuch wypchnął się, no to jeśli powtórzymy 30 razy, czyli go 30 razy wypchniemy, no to raczej on się nie zmniejszy od tego ćwiczenia, tylko jeszcze bardziej się rozepnie. Trzeba by się zastanowić, czy o to nam chodzi. Więc jeśli brzuch podczas ćwiczenia rozpycha się, wypycha, odkształca, wypukla się nam pępek, wypukla się nam jakaś przepuklina, oddalają się brzuszce, no to na pewno powtarzanie tego w ten sposób nie będzie korzystne. No ale to nie jest tak, że ja powiem, że w takim razie czekamy 3 miesiące i już będzie dobrze, bo od samego czekania może się nic nie zmienić. Dlatego my zaczynamy pracę nad tym, by wrócić do swoich ulubionych aktywności, jak najszybciej się czujemy na to gotowe. Czyli pierwsze ćwiczenia, o ile czujemy się na siłach, mamy chęci, możemy wykonywać w połogu. I właśnie to, że robimy różne mobilizacje, kręgosłupa, poprawiamy naszą postawę, robimy takie ćwiczenia, też nasze codzienne czynności możemy zamieniać na ćwiczenia, czyli zwracam uwagę na to, jak wstaję z krzesła, robię sobie takie ala przysiady, zwracam uwagę na postawę, kiedy trzymam dziecko na rękach, można podejść do lustra, prawda, i zwrócić uwagę na to, Spacery z jak wózkiem to jest wyglądamy. w ogóle super czas, kiedy my możemy taki spacer Tak, półgodzinny i potraktować jako obserwować solidny swoje trening. ciało. Zaczynamy sobie ćwiczyć mięśnie pośladków, mięśnie bioder, takie ćwiczenia najpierw na macie, prawda? Unoszenie bioder do pozycji mostu, różne tam odwiedzenia nogi. Możemy zacząć od takich prostych ćwiczeń w kręgu podpartym, jak podnoszenie ręki przeciwnej nogi, ćwiczeń w podporze bokiem. I stopniowo te ćwiczenia progresujemy, czyli robimy coraz trudniejsze, coraz dłuższe, dokładamy gdzieś sobie najpierw małe obciążenia, aż dojdziemy do tego etapu, który nas zadowala, czyli tych ćwiczeń, które chcemy zrobić. No a odpowiedź na to pytanie, kiedy można typowo ćwiczyć brzuch, no nie da się tego podać w jakiejś liczbie. Po prostu trzeba się przygotować, tak samo na przykład do biegania. Kiedy można biegać? Można myśleć o bieganiu już 3 miesiące po porodzie, ale trzeba sprawdzić, czy już jesteśmy gotowe i zacząć przygotowywać się do biegania, czyli zacząć robić różne ćwiczenia, jak marsze. Marsze biegi, ćwiczenia na stabilizację. I stopniowo właśnie do tego biegania sobie przechodzić. Tak samo jest z treningiem brzucha. Okej, Jak no chcesz, dobra, Kasia. No. mogę zaprosić na zajęcia online, które No prowadzę. właśnie chciałam powiedzieć, żebyś dała znać, gdzie cię można znaleźć zarówno internetowo i czy też coś robisz internetowo dla kobiet i gdzie masz swoje gabinet studio, bo też przyjmujesz realnie. Tutaj ciekawe jeszcze pytanie, widzę, że kiedy się powinien uwypuklić pępek w ciąży? Nie musi się uwypuklić. U niektórych Nie pań musi się całą ciążę wyliczać. zostaje schowany, u niektórych pań się uwypukla, u niektórych potem zostaje wypukły, a u większości się potem chowa. Także to nie ma żadnej na to reguły. Natomiast wrócę do tych ćwiczeń. No to ja zapraszam na swój profil Brzuch po ciąży i tak dokładnie też nazywają się zajęcia online, które prowadzę takie na żywo właśnie Brzuch po ciąży i spotykamy się 2 razy w tygodniu i sobie właśnie ćwiczymy od tych podstaw, aż dochodzimy do tych brzuszków i do tych desek i do tych różnych ćwiczeń, na które mamy ochotę, właśnie dochodzimy takimi etapami. Tam też na po prostu moim profilu można znaleźć moją stronę internetową, bo kursy są też nagrane. A przyjmuję w Warszawie na Bemowie, właśnie w studio Good Move u siebie, więc też zapraszam na jakieś konsultacje indywidualne, jak najbardziej kontakt też przez moją stronę internetową, ten kalendarz do zapisu. I jeszcze jest jakieś pytanie, ale nie mogę początku. Kiedy się udać na ocenę do fizjoterapeuty? Jeśli cokolwiek nam dolega, my się chcemy w jakiś sposób też wspomóc regenerację,
No to najszybciej, jak tylko możemy, czyli urodzimy, kilka dni mija i mamy ochotę, możemy już udać się do fizjoterapeuty. Natomiast rozejście zamyka się miesiącami i nie ma sensu według mnie tylko czekać, czy ono się już zamknie, czy nie, tylko idziemy właśnie sprawdzić, jak tam sobie nasz brzuch na tym etapie, na którym jesteśmy, czy to tydzień byśmy były od porodu, czy 6 tygodni, czy 8 tygodni, to jak on na tym etapie sobie radzi, co my możemy zrobić, żeby mu pomóc. Więc myślę, że na spokojnie można poczekać do końca połogu, odbyć sobie kontrolę u ginekologa, jeśli nic się nie dzieje, i po połogu pójść do fizjoterapeuty, ale nie jest tak, że już musi być zamknięte rozejście wtedy. Raczej po prostu idziemy sprawdzić, co tutaj wdrożyć, jak tutaj pomóc naszym mięśniom brzucha w tej regeneracji. A jeśli coś nas martwi, chcemy skorzystać z jakiejś aplikacji, też tapingu, chcemy trochę już nauczyć się jakichś pierwszych ćwiczeń na połóg, to jak najbardziej można i przed końcem połogu się wybrać. Nawet w ciąży można. Ja zachęcam, do mnie panie przychodzą też w ciąży, gdzie my się uczymy po prostu ćwiczeń na połóg i później one sobie samodzielnie też z tymi ćwiczeniami pracują. Dobra, jeszcze takie pytanie trochę może, a nie, to jest związane z brzuchem tak naprawdę. Kiedy można iść na rower po porodzie drogą cięcia cesarskiego? Ja wrzuciłam kiedyś, niedawno stosunkowo, taką rozpiskę w tygodniach, które zostały to oszacowane po prostu przez, na podstawie badań naukowych. Już no, ja nawet nie pamiętam, ale na pewno to było jakieś kilka tygodni po porodzie, ale to też nie da się tego tak powiedzieć, że każda kobieta na przykład 4 tygodnie po porodzie będzie gotowa na rower, bo jedno będzie bolało, spojenie łonowe wcale nie po porodzie, tylko po samej na przykład ciąży. Inna pani będzie miała problem z kręgosłupem, inna będzie miała jakieś tam inne jakieś dolegliwości, więc powiedziałabym tak, że kiedy czujemy się na siłach, żeby pójść sobie pojeździć tak rekreacyjnie na rowerze, no to wtedy możemy iść. Bo to Czyli nie jest znów taki indywidualnie. wysiłek większy niż pójście na spacer, prawda? To nie jest dużo większy wysiłek, więc No właśnie, bo cały czas wiesz, w necie się przejawiają te takie stare zalecenia dotyczące ćwiczeń w ciąży, po porodzie, że po porodzie drogami natury możesz zacząć ćwiczyć po 6 tygodniach, a po cięciu cesarskim po 12, po 12. A tutaj też znowu wszystko zależy, co mamy na myśli, jeżeli chodzi o ćwiczenia. trening. Tam, co było pytanie, od kiedy udać się do fizjo, to pytanie dotyczyło tego, że jedna z naszych słuchaczek jeździ konno i w tym kontekście, No to jeśli żeby sprawdzić, chodzi o żeby pewnie powrócić do tej konnej jazdy. to na pewno to spokojnie po połogu, tak? Czyli kończymy sobie połóg i idziemy do fizjoterapeuty z tą informacją, chcę wrócić do jazdy konnej, i fizjoterapeuta mówi w takim razie, nad czym warto popracować, prawda? I zaczynamy przygotowania. Tak samo czy do biegania, czy do jazdy konnej, czy do jakiejkolwiek dyscypliny, do której chcemy wrócić, no to dobrze odbyć kontrolną wizytę u fizjoterapeuty po zakończonym połogu i ustalić z nim taki plan powrotu do tej aktywności, prawda? Czyli gdzieś tam zacząć od jakichś ćwiczeń, które trochę nasze ciało przygotują do tego. Ale też kiedy my ostatecznie będziemy gotowe na jakąkolwiek aktywność, no to tego się nie da w tygodniach przewidzieć. Więc podtrzymuję, że wtedy po połogu, a czy już fizjoterapeuta powie, już teraz możesz iść na konia, czy jednak zacznij od takich ćwiczeń, no to już po prostu się wypowie osoba, która będzie nas badać. Kasia, prowadzisz zajęcia stacjonarne grupowe w Warszawie? Nie, już nie prowadzę. Prowadziłam jeszcze przed pandemią, później to wiadomo, te grupy się przeniosły do sieci i stacjonarnie już teraz tylko indywidualnie, bo po prostu też mam taką już swoją bazę klientów, którzy ćwiczą ze mną stale, także dla nowych klientów no, za wielu tych terminów już po prostu fizycznie nie ma. No i dlatego zostały też te grupy online, bo dobrze idą, dobrze się też w ten sposób pracuje. To jest naprawdę bardzo wygodne, dlatego, bo jak prowadziłam zajęcia stacjonarne, no to był notorycznie problem, że ktoś nie może, bo szczepienie, albo bo dziecko chore, Dziecko. albo nawet panie przychodziły na zajęcia i 40 minut tych zajęć karmiły, albo chodziły, uspokajały.
Więc oczywiście bardzo fajne są takie zajęcia, można spotkać inne mamy, można też porozmawiać o różnych sprawach. Natomiast wydaje mi się, że skuteczniej jest ćwiczyć, kiedy my po prostu sobie jesteśmy w swoich domowych warunkach i po prostu możemy też sobie przerwać ćwiczenia, potem do nich wrócić, bo one są gdzieś tam nagrane, utrwalone. Wiadomo, że warto skontrolować technikę. Natomiast naprawdę, jak jest grupa mam, to i tak osoba, która prowadzi takie zajęcia, nie jest w stanie tej techniki u wszystkich Kiedyś, skontrolować. no. Ja pamiętam, jak byliśmy jeszcze na studiach, byłyśmy obydwie i prowadziłyśmy te zajęcia dla mam z dziećmi, to też no, fajny czas, ale z tym ruchem tam to tak. To jest bardziej taka rekreacja, to jest bardzo fajne, naprawdę super. W ogóle niektóre moje klientki, które się poznały, w ogóle moja córka, która ma 9 lat, chodzi do klasy z dziewczynką, która właśnie wtedy z mamą, mama jej przychodziła na zajęcia, czyli one się poznały właśnie na tym etapie niemowlęctwa, gdzie ja prowadziłam zajęcia i brałam moją Marysię i przychodziły inne mamy. No i teraz okazuje się, że Marysia z tymi dziećmi chodzi teraz do szkoły, więc też to są super, super zajęcia i super w ogóle potem przyjaźnie na lata. Natomiast jeśli chodzi o skuteczność ćwiczeń, to uważam, że naprawdę bardzo fajnie działają tutaj zajęcia online, gdzie my możemy sobie też się skupić na sobie. Natomiast jeśli chodzi o naprawdę taką technikę i że nas ktoś dopilnuje, no to tutaj po prostu bezkonkurencyjne są zajęcia indywidualne, no ale oczywiście one też mają swoje minusy, bo są kosztowne, trudno właśnie o terminy, żeby na takie zajęcia chodzić, no bo jednak ktoś, kto prowadzi takie zajęcia, no ma ograniczoną ilość klientów, którą może przyjąć w ten sposób, więc wszystko ma plusy i minusy. No ja już do zajęć grupowych takich dla mam nie wróciłam, ale prowadzę indywidualne konsultacje. Ale też wiem, że masz efekty, jeżeli dziewczyny ćwiczą z tobą online i później na Zgoda. przykład przychodzą do ciebie na, nie wiem, jedno, dwa spotkania, Tak, żeby tak. sprawdzić po prostu, czy dobrze ćwiczą i jak ten brzuch działa, że widzisz, że te efekty są naprawdę. Tak, bardzo fajnie to też działa. Również nawet jak ktoś nie jest jakoś tam z Warszawy, to ja mam nawet indywidualne klientki po prostu online, gdzie sobie ćwiczymy, także widzimy się na kamerce. I takie połączenie też bardzo fajnie się spisuje. I czasem jak panie do mnie czekają na konsultacje i już zaczną na przykład ćwiczyć w grupie, to ja widzę, że to jest bardzo dużo zaoszczędzonego czasu, bo one bardzo wiele rzeczy po prostu same się nauczyły, które ja bym musiała im pokazać, wytłumaczyć, byśmy startowały od zera. A naprawdę te podstawy no, są wspólne dla każdego. I jeśli znajdziemy na to czas, uda nam się zmotywować do tego, żeby jednak poćwiczyć w domu. No to bardzo fajnie działa, że bardzo dużo rzeczy możemy zrobić, nauczyć się samodzielnie, a potem pójść właśnie na taką już konkretną, indywidualną terapię, czy właśnie manualną, czy jakieś takie już indywidualne wskazówki do nas skierowane pod kątem naszych jakichś tam indywidualnych ograniczeń i problemów. Ale nie wiem, co mówiłam. Tak, że ten taki model hybrydowy bardzo fajnie się sprawdza. Tam jakieś pytanie mi też mignęło, nie zdążyłam go przeczytać. O leginsach. A czy elastyczne leginsy działają tak samo jak pasy poporodowe? No, nie, myślę, że to nie jest ta siła. Oczywiście, jeśli te leginsy są aż tak ciasne, że my czujemy, że odciskają się później, my nie jesteśmy w stanie oddychać swobodnie, czujemy, że ten brzuch jest ściśnięty, no to jest za duży ucisk. Ale no jednak większość leginsów jest na tyle elastyczna, że one się po prostu dostosowują do kształtu ciała. To nie jest aż taka duża siła. Okej. Okay. No dobra, Kasia, to ja Ci bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że dziewczynom się trochę treści przydało. Live będzie zapisany u mnie w profilu i też będzie na moim YouTubie. Kasia na pewno udostępni, więc dzięki wielkie, Kasia, i Też do bardzo następnego. dziękuję. Dziękujemy bardzo, Dzięki. dziewczyny. Dobrej nocy. Pa, pa.